Mario, cieszę się, że wreszcie pierwszy wywiad zrobię z Tobą. Bardzo mi miło, że żeś tutaj zagościł u nas na stoisku. Jedziemy na totalnym spontanie, będą różne pytania, także musisz się przygotować. Mam nadzieję, że jesteś cierpliwy i że ręce masz pospinane, żeby mnie tutaj nie zabić. Damy radę, akurat do odważnych świat należy, lubię wyzwania. Może jakieś pytanie mnie nie zastrzelisz, więc zobaczymy, co przygotowałeś dla mnie. Czy dobrze lekcje odrobiłeś? No i jakie pytania? No więc słucham Cię. Różne, słuchaj. Pierwsze moje pytanie brzmi następująco. Za niedługo Twoja walka, wszyscy czekają. Ja powiem szczerze, że cieszę się, że znowu coś tam wyjdziesz do rynku, coś tam będziesz bił, klepał. Jak tam przygotowania? Przygotowania idą dobrze. Zacząłem w czerwcu troszeczkę bardziej pod kątem wytrzymałości siłowej, wydolności. Teraz weszliśmy na matę, ganiamy, boksujemy, przewracamy się, zmagamy się na zapasach. No i jakoś sobie radzę. Z jakim efektem? Za 8 tygodni się przekonacie, a możecie być pewni. Jest dobrze. Ja widziałem te Twoje treningi, jak żeś tam wrzucał na Facebooka zestaw Twoich ćwiczeń. W pewnym momencie myślałem, że Ci się troszkę płyta zwiesiła, bo tak żeś robił, czas leciał, robiłeś i tak praktycznie w ogóle nie było widać zmęczenia. Jest chyba dobrze. Jest dobrze, nie ma co narzekać, cały czas idę do przodu. Wiadomo, że akurat nie są to sporty siłowe, no, na wszystko trzeba czasu. Siłę robi się latami, wydolność się robi latami, wytrzymałość robi się latami. No i z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz lepiej jest, więc nie mam co narzekać, jest dobrze. Wiadomo, że akurat ten, co nie robi nic, nie wie, co to znaczy, a ogólnie jest dobrze. Słuchaj, wracając do Twojego rywala Popka, no temat jest trochę kontrowersyjny. Popek też walczył, w klatkach, trochę doświadczenia ma. Jak masz stosunek do Twojego rywala? Wiemy, że podczas wywiadów raczej nie było tam zgrzytów, raczej jest totalny luzik, nie? Jest totalny luz, robię wszystko tak, że przygotowuję się tak jak do mistrza świata, no a klatka wszystko zweryfikuje, nie mi to jest oceniać, co on robi, nie będę kogoś oceniał, jak go dobrze nie znam. Nie znam akurat Popka osobiście aż tak bardzo, więc nie wiem, nie będę go oceniał, a klatka wszystko zweryfikuje, kiedy wrota klatki zamkną się i wtedy pójdzie ogień do przodu, krew się na pewno poleje, tam nie będzie duszenia, cackania się, tam będziemy się lać i to mocno lać. Słuchaj, krążą plotki, że dostałeś pogróżki od gangu Albanii. No dostaję jakieś tam pogróżki, tak jak widać, czytacie, śledzicie mojego fanpage'a, jakieś tam pogróżki są. No akurat dobrze, że mama obiad ugotowała, albo rosół ugotowała i zaprosiła kogoś na rosół, więc oczywiście traktuję to z przymrużeniem oka, dobrze jest. Słuchaj, powiedz mi, po walce jakaś przerwa? Nie wiem, nie zastanawiam się, co to będzie za 2 miesiące. Czas napięty mam, dużo pracy ogólnie jest, więc jest dobrze, no cóż mogę powiedzieć. Praca, treningi, tak sobie tryb życia ułożyłem, żeby poświęcić sporo czasu na treningi, na pracę. No i na życie prywatne trochę za dużo czasu nie ma. No ale cóż, to jest mój wybór, nie narzekam, jest dobrze. Następne pytanie, powiedz mi, czy się traktor znalazł? Traktora nie szukam, mam nowy traktor, większy, bardziej wydajniejszy i silniejszy. No to super. Powiedz mi, czy dasz się zaprosić i na motorze coś spróbujesz w mojej konkurencji? Motorkami jeździłem jakiś czas, no ale akurat od jakiegoś czasu nie jeżdżę, dlatego że nie kuszę losu. Wiem, co to znaczy jazda na motorze. No i czasami przez chwilę nieuwagi, chwilę puszczenia wodzy fantazji można wyłożyć się, więc nie kuszę losu, choć lubię jeździć, jeździłem parę ładnych lat ścigaczami. No takimi motorkami jak ty jeździsz, no to jest nie lada wyzwanie. No jest wyzwanie, bo to jest, wiesz, duża, słuszna pojemność, no ale może kiedyś się skusisz. Pamiętaj, że u mnie zawsze jest furtka otwarta. Nie mówię nie, no ale dobrze, ubezpiecz ten motor, bo jak ramę mu złamę, no to ty już na tym nie pojedziesz. No ja ważę 2 razy tyle, co ty. Jak już wsiądę na niego, to ramę masz połamaną. Nie, myślę, że tutaj, wiesz, wytrzyma wszystko, tylko chęci muszą być. Co tu jeszcze chciałbym cię zapytać? Słuchaj, Mariusz, powiedz mi, czy podczas twoich treningów zupełnie zmieniłeś też żywienie, czy żresz wszystko, co popadnie? Bo wszyscy tam pytają i tak dalej, wiesz, no tak wyglądać, jak ty teraz wyglądasz, no to przecież się z niczego nie bierze, nie? Na pewno jem jedzenie takie, żeby troszeczkę tej energii, tego wszystkiego było dużo. No,
mielone są, goloneczka jest, no ale oczywiście sporo tych suplementów też musi być, dlatego że z samego jedzenia no jednak tej energii nie wydałam, więc przed każdym treningiem jakaś dawka odżywek jest, a firma Olim dostarcza mi to od lat. No i jak na razie dobrze nam się współpracuje, no i te witaminy dla mnie mają się dobrze jak najbardziej. 6 rano, kiedy jest pobudka, Rottweiler albo szota jakiegoś na pobudzenie i ogień i w teren. Biorę psy i zasuwam rano co rano, powiedzmy już od dłuższego czasu 6-7 km rano, w sobotę jest razy dwa. No i jak na razie, tak jak widać, mam się dobrze. Widzieliśmy w sobotę, że żeś walnął 12 km, potem żeś zrobił trening. Jak ty to znosisz wszystko? No znoszę jakoś. Kiedy się robi ten trening, kiedy się biega, wszystko idzie dobrze, ale gdy godzina 19:20 przychodzi, organizm już mówi dosyć, no i chodzę z kurami spać. 21:00 to już Mariusz leży w poduszkach, no i przewraca się na drugi bok. Trochę to gdzieś tam życie momentami ucieka, ale jest to mój wybór. Jeżeli chcesz coś robić dobrze, to musisz się poświęcić, nie ma nic za darmo. Za darmo nikt nic nie dostaje. Dokładnie. Powiedz mi jeszcze coś o twoich stawach i o kontuzjach. Na razie wszystko jest okej? Nie mam żadnych kontuzji, może jest to dziwne, po tylu latach zawodowego sportu nie mam żadnych kontuzji, nic mnie nie boli. Chęci do trenowania nabrałem jeszcze większych jak miałem, więc cierpliwie idę do przodu. Wiadomo, że od razu mistrzem świata w strongmanie nie zostałem. Mistrzem świata w MMA też tak szybko nie zostanie się. Żeby zrobić tą wydolność ringową, to jednak trzeba lat. Żeby zrobić było tą siłę, gdzie dźwigałem po 400 kilo, to też prawie 20 lat mi to zajęło. To nie robi się, wydolności nie robi się w ciągu pół roku. Super. Cóż, jakbyście chcieli jeszcze jakieś pytania, to możecie nam wysyłać tutaj na skrzynkę i przy następnej okazji zrobimy, że tak powiem, listę i najciekawsze pytania spróbujemy Mariuszowi przekazać, żeby odpowiedział. Ja na chwilę obecną chciałbym Ci życzyć wszystkiego dobrego. Oczywiście z całym Olimp Teamem i z kibicami trzymamy za Ciebie kciuki podczas walki. Wiemy, że to jest 2 miesiące, że to lada moment ta walka będzie, no ale tak jak mówię, no chyba tanio żeś skóry nie sprzedał, co? Tanio skóry nie sprzedałem, z KSW bardzo dobrze mi się współpracuje, więc nie mamy co narzekać, z Olimpem też mi się bardzo dobrze współpracuje, więc wszystko jest dobrze, nie mamy co wziąć narzekać, tylko trenować i być cierpliwym. Tak jest, i zdrowie, żeby było. Jak ja to mówię, tanio skóry nie sprzedam, a cierpliwy kamień ugotuje. To jest Mario.